zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. I... PZP. Nie. Ludzie kochani. Witajcie ponownie w moim salonie. Ta kanapa będzie legendarną kanapą. Prawie jak ta czarna w pornosach. Wolę, żeby nie było owiana takim klimatem. Aczkolwiek myślę, że jak wystawisz tę kanapę już po mundialu, to może osiągnąć zawrotne ceny. To prawda, bo tutaj wszystko się dzieje. I live wczoraj był na YouTubie, i Kołek tutaj śpi. I teraz my nagrywamy swojego vloga z Damianem. Vlog się nazywa Katarinki, tak? Tak, bo chcieliśmy coś śmiesznego, ale zaczęliśmy się przerzucać nazwami, wyszły takie bezbeki, co było okrutne, aczkolwiek Katar, i będziemy gadać codziennie Katarinki, ale będziemy mało mówić o meczach. Chcieliśmy coś śmiesznego, ale nigdy nic nie powiedzieliśmy śmiesznego. Nasze życie jest tylko nieśmiesznym, górnym żartem. Pierwszy temat, jaki mamy. Tak, bo będziemy gadać sobie o takich około mundialowym, tak, około. Bo dużo... nie będzie wam mówić, że ktoś bramkę strzelił. Tak, tamten dograł, tamten kopnął, to macie codziennie mnóstwo programów o tym, a my będziemy rozmawiać o tak zwanej mundialu głupawce, czyli wszystkich durnych rzeczach, które dzieją się dookoła mundialu. Taką durną rzeczą jest na przykład to, że FIFA, czyli najważniejsza organizacja w sporcie, którym się zajmujemy, ma prezesa kretyna. On jest cynicznym, inteligentnym chamem, który wypowiada słowa, które są złe. Myślę, że on zdawał sobie sprawę z tego, że zostanie obśmiany. Europa nie ma prawa krytykować Kataru za to, co robiła przez ostatnie tysiące lat. Wymieniając, kim on jest, że jest gejem, pracownikiem migracyjnym, że jest niepełnosprawny, że jest Arabem. On zdawał sobie sprawę z tego, że trafia na grunt katarski, a reszta to niech z niego się śmieje. A ja mam właśnie wrażenie, że on jest kretynem. W sensie uważam, że jeśli jesteś cyniczną postacią i inteligentną, to umiesz tak lawirować w swoich publicznych wystąpieniach, żeby nie dawać się aż tak łatwo wystawiać na strzał. A Gianni Infantino, co tylko otworzy jadaczkę, to można go wyśmiewać. Więc wydaje mi się, że on jest takim trochę kretynem, który losował te kulki, losował, w końcu dostał tę fuchę. Wyciąganie kulek to nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie. Generalnie dużo osób potrafiłoby zrobić tak? Tak. Chwycić, otworzyć i przeczytać Ais Roma. To nie jest najtrudniejsza robota na świecie, a prowadzenie FIFA i jeszcze oddziaływanie tak PR-owo na tę organizację już jest trochę bardziej odpowiedzialne. Zwłaszcza gdy robisz takie świństwo, przyznając mundial Katarowi. Mnie natomiast najbardziej rozbawiło... A trochę jeszcze Blatter przyznał. Tak. Jeżeli Blatter cię jakby... osądza i że zrobiłeś coś źle, to już naprawdę... Jakby Blatter jest obrzydliwy, ale jego obrzydliwość jest tutaj, a on już Infantino jest, tak. Tak, i najbardziej zażenowało mnie w tej wypowiedzi, gdy on powiedział, że on też wie, co to jest prześladowanie, bo kiedyś był rudy i z niego też się śmiali. Kurde, co musisz mieć w głowie, żeby takie coś powiedzieć, ale ja tak się zastanowiłem, ile razy my byliśmy prześladowani. Ja na przykład wczoraj jechałem tutaj autem i wyjeżdżałem z drogi podporządkowanej i czułem się prześladowany. Czułem przemoc drogową. Nie pamiętasz obozów koncentracyjnych dla rudych? Tak. Straszna historia. Byli regularnie mordowani. Tak. Rudzi byli transportowani na drugi koniec świata po to, żeby w niewolniczych warunkach pracować przy budowie stadionu. No tak było. Nie zmyślam. Chodzi o to, że nie możesz, kurwa, porównywać tego, co się dzieje w różnych miejscach świata, jak ty, brak poszanowania praw człowieka, a w Katarze to już szczególnie, do tego, że typie byłeś kiedyś rudy. Ktoś opowiedział, co to jest w ogóle za porównanie, ty debilu? To, że raz ktoś się z ciebie zaśmiał, nie oznacza, że byłeś prześladowany. Oznacza to nie mniej, nie więcej niż to, że ktoś się z ciebie zaśmiał, że byłeś rudy. A osoby niepełnosprawne mają trochę przesrane. Kobiety w Katarze
mają przesrane. Pracownicy migracyjni mają przesrane. Chłopie, ty przyleciałeś na ten mundial pewnie prywatnym jetem, będziesz spał sobie w takim hotelu, gdzie robole katarscy z Indii, z Bangladeszu śpią w skrajnie fatalnych warunkach i w tym upale od rana do wieczora budowali stadiony, na których twoja w sumie też reprezentacja Kataru, bo powiedziałeś, że jesteś Katarczykiem, dostała wczoraj 0-2 w trąbę. Ja myślę, że jego problemem jest raz, że i najwyższych lotów inteligencja, to jeszcze brak jakiejkolwiek empatii, po prostu jest odklejony. Tak, żyje w bańce. I niech tam żyje. Tak, można tutaj wstawić scenę z filmu Pitbull, kiedy Andrzej Grabowski mówi do Tomasza Oświęcińskiego. Weź ty już spierdalaj do domu. Paweł, czy ty znasz przepisy gry w piłkę nożną? No tak, no, 11 na 11. I że bramka okrągła. Bramkarz może łapać. Bramka okrągła, piłki są dwie. Tak, bramkarz może łapać, reszta nie może łapać, czy może dostać wtedy kartkę. A spalone jest jak piłka przed, tam jak bramka. A grałem kiedyś w piłkę nożną, tak. Kibicuję piłce nożnej. Ja rozumiem, że na przepisach nie muszą się znać ludzie, którzy oglądają tylko mecze reprezentacji Polski i którzy tak co drugi rok oglądają dużą imprezę. Ale od dziennikarzy sportowych oczekiwałbym znajomości przepisów, a mam wrażenie, że przy wczorajszym spalonym, przy pierwszym słusznie nieuznanym golu dla Ekwadoru, wybił wulkan, zwany też szambem. O, ja wiedziałem, że ten mundial będzie kupiony, że sędziowie będą kręcić wały. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Spalony został odgwizdany słusznie i zapraszam w tym momencie do rozdziału spalony w przepisach gry w piłkę nożną. Jak piszecie sobie w Google przepisy gry w piłkę nożną, PZPN, to wyskoczył wam nawet ładny PDF. I tam jest napisane, że linię spalonego wyznacza przedostatni zawodnik, a niektórzy zaczęli tego obrońcę nieco bliżej linii bramkowej i dostali małpiego rozumu. I już widziałem te wyrysowania, że ha, ha, nie ma spalonego, zobaczcie jak tu linia okrąża tego gościa. Zgodnie z tą logiką, bramkarz powinien stać w kole środkowym i zawsze byłby spalony. Dwie osoby mają być, nie jedna. Tak. Zazwyczaj tą drugą po prostu jest bramkarz, ale tak. Czasem się dzieje tak, że bramkarz wychodzi gdzieś. Tak było w meczu Polska-Czarnogóra na przykład, na Fornalika, co strzeliliśmy bramkę, Baszczykowski chyba strzelił i tam się wszyscy poszli do niego cieszyć i sędzia poniósł chorągiewkę, bo się okazało, że właśnie bramkarz wyszedł i było, no nie było dwóch. Tak. Więc jak chcecie strzelać do Kataru, to strzelajcie ostrą amunicją, a nie ślepakami. Bo jak będziemy rozmywać te zarzuty wobec Kataru, to później oni będą też mogli łatwo się bronić, że ho, prawda, zarzucaliście nam, że kupiliśmy mundial. A my w ryj dostajemy i jeszcze spalone słusznie odgwizdują i jest to sprawa oburzająca. Spalone zasadniczo powinno się odgwizdywać, takie jest moje zdanie. Tak. Szczególnie jeśli są. Tak, bo czasami nie ma. Jak nie ma, to niech nie odgwizduje. I generalnie ja uważam, że ciężko będzie powtórzyć taką sytuację, jak była w 2002 roku, kiedy Korea rzeczywiście była przepychana w mecz z Włochami, mecz z Hiszpanią. Nawet jak się odtworzysz, to mecz z nami, nam się należał rzut karny w pierwszej połowie. Uważam, że powinniśmy wygrać. Ale naprawdę, nie. Myśmy grali źle w tym meczu. Pierwsze 15 minut perfekt. Pierwsze 15-20 minut perfekt! Ale z tego co kojarzę, należał nam się rzut karny, serio, bo była taka sytuacja. Natomiast to przy nas to i tak jest małe miki, bo wiadomo, że Hiszpanom chyba dwóch bramek nie uznali. Włosi byli cięci. Włosi byli oszukiwani, tam gość. Nie pamiętam, czy to był Totti, ale Totti chyba był sfaulowany w polu karnym i dostał za to drugą żółtą kartkę, że symulował nie. Słusznie. Wydaje mi się, że Katarczycy kupili już to, co sobie mogli kupić. Nie kupili sędziów i bramkarza. A w ogóle nie wiem, czemu kraje mają takiego pierdolca na punkcie tego, że muszę mieć mundial, muszę mieć. No to jak organizowaliście w czasach licealnych, studenckich imprezy, to nikt nie powiedział, kupię sobie imprezę w najbliższy piątek. Po prostu najlepiej jak ktoś inny robił, bo tak. Zażegany kibel rano nie jest najfajniejszą rzeczą, zwłaszcza jeżeli jest w twoim pokoju. Na domówki się chodzi, nie organizuje. Tak. Złota zasada, której się trzymam do dzisiaj. Więc jak będzie chciał ktoś z was organizować mundial, to najlepiej gdzieś indziej. W sensie nie u siebie w chacie. Bo potem ktoś wam zażyga kibel. Tak. Tak jak bramkarz Kataru.
Wczoraj zażygał cały kibel. Wywiady Kazimiery Szczeki, RMF FM. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kazimierz Szczeka, RTM FM. Jak codziennie spotykamy się, żeby porozmawiać. Jest dzisiaj ze mną Damian Smyk z Weszło.pl. Dzień dobry. Kom. Weszło.com. O, tak powiedziałem. Pani powiedziała tak, a kom. Tak powiedziałem. Dlaczego na obecnym Euro nie ma drużyny kobiet? Mundial, pani redaktor. No przejęzyczyłam się. Ale to jest duże przejęzyczenie. Dlaczego nie ma drużyny kobiet? Czy to nie jest jakby za przyczynę parytetu? Ale kobiety mają osobne mistrzostwa. Ale no właśnie, powinny być... No to powinny być tu. A to pani sobie wyobraża, że 11 kobiet... Ale przepraszam. Tak sobie wyobrażam. No a może zrobimy też drużynę do 1,50 m. Wszyscy zawodnicy... Ale to pan hiperbolizuje. Ale pani też hiperbolizuje. Naszym gościem był Damian Smyk z Weszło.pl. Kom. Tak powiedziałem.